Bartek Wasilewski wygrał Mam Talent. Oto wyniki finału 15. sezonu show TVN. Kto wygrał Mam Talent? Wiemy, kto zyskał sympatię widzów i zgarnął 300 tysięcy złotych. Widzowie TVN poznali wyniki finału 15. sezonu Mam Talent. Który uczestnik sięgnął po zwycięstwo? Wyniki finału Mam Talent. Kto wygrał 15. sezon programu TVN? Za nami emocjonujący finał 15. edycji programu Mam Talent. Przez kilka tygodni widzowie oglądali castingi, podczas których wyłoniono uczestników przechodzących do kolejnego etapu rozrywkowego show TVN. Następnie na ekranie pokazano pełne emocji półfinały, a publiczność i jurorzy Mam Talent wybrali szczęśliwą dziesiątkę, która zawalczyła o 300 tysięcy złotych. Kto wygrał 15. edycję Mam Talent? Mam Talent. Znamy zwycięzcę 15. edycji programu TVN. W 15. edycji Mam Talent do etapu półfinałów, jak zwykle dotarło wielu utalentowanych artystów, wśród których nie zabrakło akrobatów, magików, wokalistów czy tancerzy. W tej edycji o tym, kto znajdzie się w finale Mam Talent, decydowali nie tylko widzowie TVN, ale także jurorzy, którzy mogli użyć platynowego przycisku. Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop mogli zdecydować się na wciśnięcie specjalnego przycisku, co umożliwiało natychmiastowe wysłanie uczestnika do finału Mam Talent. Zasady są dwie. Jury może go użyć tylko raz i muszą to zrobić jednogłośnie, tłumaczyli Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. Ostatecznie uczestnikiem, który zachwycił jury, okazał się akrobata Filip Drogos. Oprócz niego do finału dostali się artyści wybrani przez widzów. O zwycięstwo w 15. edycji Mam Talent walczyli także Alicja Andrukaitis i Muza, Olivia Miś, grupa taneczna Tek Desarmy, Bartek Wasilewski, Nina Stec, Michał Skubida, Teo Tomczuk, Tymoteusz Sobczyk i Olivia Hausner. Po serii różnorodnych występów prowadzący ogłosili, że zwycięzcą 15. edycji Mam Talent został Bartek Wasilewski. Młody raper zgarnął główną nagrodę i otrzymał 300 tysięcy złotych. Drugie miejsce zajął Filip Drogos, który dostał czek od sponsora na 20 tysięcy złotych.